W tym zadaniu mamy wykazać, że dla każdych trzech dodatnich liczb A, B i C, takich, że A jest mniejsze od B, spełniona jest nierówność. No i my zaczniemy od tego, że obie strony tej nierówności pomnożymy przez B, aby się pozbyć bez mianownika. Możemy tak zrobić, ponieważ mamy pewność, że pod B na pewno ukrywa się liczba dodatnia. Gdybyśmy nie mieli takiej pewności, to nie moglibyśmy wykonać takiego mnożenia, ponieważ przypominam, że gdy mnożymy przez liczbę ujemną, to wówczas ten znak byśmy musieli odwrócić. Jeśli mnożymy przez liczbę dodatnią, to ten znak pozostaje bez zmian. Czyli gdybyśmy nie wiedzieli, jaka liczba się kryje pod literką B, to nie wiedzielibyśmy, czy mamy zostawić ten znak, czy po prostu go zmienić. Więc w ten sposób byśmy nie mogli postąpić. Natomiast tutaj jak najbardziej mnożymy sobie obie strony przez B, ponieważ B jest większe od zera. Mnożymy obie strony nierówności i B możemy sobie zapisać jako B pierwszych. No to mamy tak. A przez B razy B pierwszych jest to mniejsze od A plus C przez B plus C razy B przez 1. No i teraz tak, to możemy sobie skrócić, czyli po lewej nam stronie zostanie tylko a tutaj musimy cały licznik pomnożyć przez B. Gdybyście chcieli to sobie rozpisać, to będzie wyglądało w sposób następujący, że mamy oczywiście A plus C razy B, czyli cały licznik przez B mnożymy, przez, no i B plus C razy 1, to wiadomo, że to będzie B plus C. Możemy jeszcze wykonać sobie tutaj mnożenie, czyli A razy B to AB plus C razy B to BC przez B dodać C. No i następnie pomnożymy obie strony przez B plus C. Także możemy to zrobić, ponieważ wiemy, że B plus C będzie większe od zera, ponieważ skoro B jest dodatnie, C jest dodatnie, to suma dwóch liczb dodatnich na pewno da nam wynik na plusie. Czyli także nie mamy żadnych wątpliwości, że tego znaku nie trzeba będzie zmieniać. Pamiętajcie, że mnożymy obie strony przez B plus C, czyli tutaj mamy A razy B plus C jest to mniejsze od AB plus BC przez B dodać C razy B plus C przez 1. I teraz to nam się ładnie skróci. Tu możemy wykonać mnożenie, czyli AB plus AC jest mniejsze od AB dodać BC. Następnie możecie zauważyć, że AB nam się zredukuje, bo gdybyśmy AB przenieśli na przykład na lewą stronę, to mamy AB odjąć AB, czyli tutaj otrzymamy 0, czyli tak naprawdę otrzymamy, że AC jest mniejsze od BC. No i tutaj możemy obie strony tej nierówności podzielić przez C, ponieważ mamy także pewność, że C jest większe od zera, o czym mówiono nam na początku zadania, w treści zadania, czyli tak naprawdę otrzymamy A mniejsze od B. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie tutaj wyżej, może przepiszmy to, co otrzymaliśmy, że A jest mniejsze od B, to co otrzymaliśmy, to jest dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj w treści zadania. A my wiemy, że ta nierówność A jest mniejsza od B jest spełniona, a ponieważ doprowadziliśmy sobie taką nierówność do tej samej postaci, no to wiemy, że ta nierówność także musi być spełniona, na czym możemy skończyć dowód, czyli możemy zapisać, co należało udowodnić, co należało wykazać.